gratulacje dla chłopców, mega walka, zaangażowanie, podobała się naprawdę, czwarta kwarta i dogrywka wręcz podręcznikowo, naprawdę, strefa funkcjonowała, chłopcy dali naprawdę siebie 200%, a nie 100%. Mimo tego, że mecz nie układał się po naszej myśli, bo przez cały czas Poznań dyktował warunki, to mimo wszystko szacun za to, że potrafiliśmy wrócić z takiego trudnego meczu i jeszcze zwyciężyć w dogrywce, naprawdę. Próbowaliśmy różnych ustawień i w obronie, i w ataku. Wydawało się, że już nic nie zafunkcjonuje, jednak chłopaki w czwartej kwarcie postawiliśmy w trzeciej zonę na całym boisku. Przyniosły rezultat w postaci paru przechwytów. Strefa w obronie funkcjonowała jak należy. Było parę ładnych zbiórek, kontry. Mecz wróciliśmy tak naprawdę, tak? Ten mecz o niczym nie przesądza. Fajnie, że wygraliśmy. Super zacząć zwycięstwem jeszcze u siebie przed taką publicznością. No ale są jeszcze dwa mecze, no. Tak naprawdę to zwycięstwo to nie jest jeszcze pewny krok do awansu, tak? Wzięliśmy się do kupy, bo tak naprawdę pierwsze trzy kwarty wyglądały tak, że nie graliśmy w ogóle swojego basketu. Graliśmy basket jakiś taki strasznie przy połowie, że tak powiem, w cudzysłowie. I nie graliśmy swojego, ani w obronie, ani w ataku. Musieliśmy pochłonąć, musieliśmy się wziąć do kupy i poszło. Poszło, nasz standardowy basket wyszedł i widać było, czwarta kwarta i dogrywka. To już jest nasze typowe granie i wygraliśmy to. No, 4,5 kwarty w nogach, mecz jutro teoretycznie najcięższy z Rzeszowem, więc wiemy, że to tylko jest tak jeden skrót z sześciu, tak? Nie będziemy się tutaj jakby za bardzo ekscytować, musimy robić dalej swoją robotę. Okay. Pocieszymy się w niedzielę.